ja witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie. Wyciągają ręce i proponują swoją przyjaźń. Cieszymy się niezmiernie, że tyle osób, wspaniałych aniołów, postanowiło przyłączyć się do naszej akcji. Nigdy nie traćcie nadziei, bez względu na sytuację, w jakiej znaleźliście się, nie poddawajcie się, lecz spróbujcie znaleźć jakieś wyjście. Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem. Pokazaliście Państwo, bo jesteście tutaj z nami. I teraz, Szanowni Państwo, przedstawiam Państwu organizatorów tej ogromnej akcji Pomagamy Monice. To Akademia Fitness. Gorące brawa dla Akademii Fitness. I reprezentowana ona jest przez Joannę i Marka Armatys. Oraz do tej akcji dołącza się całe grono fantastycznych ludzi, sponsorów, których będę wymieniać. Ale zanim zacznę Państwa wymieniać, przedstawiać i cieszyć się razem z Wami tą ogromną, piękną, wspaniałą akcją i cudownym słońcem, niech nie gaśnie, serdecznie witamy gościa honorowego, którym jest pan wiceprezydent Michał Fita i zapraszamy go serdecznie tu do nas. Oddaję głos i oddaję mikrofon gospodarzowi, którym jest pan Marek Armatyzm i pani Joanna Armatyzm, o uroczyste otwarcie akcji Pomagamy Monice. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Jest nas bardzo miło, że tak licznie postanowiliście przyłączyć do naszej akcji, naszej wspólnej akcji, żeby pomóc naszej Monice. I teraz zabrakło tchu. Brawa! Brawo! Myślę, że najważniejszą osobą na dzisiejszej imprezie jest Monika, bo to Monika udzieliła swojej twarzy, swojego wizerunku, żeby pomagać jej i takim, jaka ona jest w tej sytuacji. Także dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy event jest dedykowany jej. Mamy namiot z DKMS-u, gdzie chcielibyśmy jak najwięcej znaleźć dawców, potencjalnych dawców, którzy mogli pomóc Monice lub potrzebującym jak ona. A nasza akcja ma jeszcze ciąg dalszy, czyli od poniedziałku do soboty zapraszamy do Raciborskiego Krwiodawstwa. Tam też można wesprzeć tę akcję, oddając krew. Także cieszę się, jest nam bardzo miło otworzyć. Uważam, że mamy naszą imprezę już rozpoczętą. Ja uważam, że mój mąż już wszystko tutaj pięknie powiedział, a mi zostało nic innego powiedzieć Wam, kochani. Dzięki jeszcze raz bardzo serdeczne za to, że jesteście, że tak pięknie wspólnie razem się wspieramy, bo to jest najważniejsze. Wasze serce jest tutaj najważniejsze i że tu jesteście. Bawcie się dobrze, podchodźcie do DKMS-u, oddajcie wymaz, pomagajmy. Dzięki bardzo. Szanowni Państwo, witam serdecznie wszystkich tutaj zebranych. Kłaniam się nisko zarówno organizatorom całej Akademii Fitness, Państwu Armatys. Kłaniam się pani Katarzynie, która reprezentuje tutaj swoją siostrę. Kłaniam się wszystkim tym, którzy tą akcję wspierają, zarówno sponsorom, jak i widzę tutaj i Ochotniczą Straż Pożarną, i Policję. Widzę tutaj reprezentację Raciborskiego Centrum Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu. Szanowni Państwo, tak się składa, że dokładnie rok temu dokładnie, to jest kwestia paru dni poślizgu, pewnie tygodnia. Dokładnie przy okazji organizacji czwartego półmaratonu Rafako również była organizowana akcja, gdzie można było zostać dawcą szpiku. I ja wykorzystałem ten moment do tego, żeby stać się potencjalnym dawcą. Zrobiłem sobie wymaz. To naprawdę nie jest nic ani strasznego, ani czasochłonnego, ani w żaden sposób mocno angażującego. Wystarczy podejść tam pod namiot, wystarczy wykonać dosłownie kilka bardzo prostych działań, które nie wymagają naprawdę żadnego wielkiego zaangażowania. Zachęcam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie do tego. Cieszę się, że Państwo tutaj jesteście i mam nadzieję, że właśnie przyłączycie się do tego w taki bardzo czynny i aktywny udział. A za pośrednictwem mediów i za pośrednictwem pani Katarzyny chciałbym życzyć zdrowia, siły i wytrwałości pani Monice. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, zostałam poproszona o to, żeby powiedzieć kilka słów, ale dosłownie przed rozpoczęciem naszej
imprezy zadzwoniłam do siostry i zapytałam ją, co chciałaby Państwu przekazać, bo myślę, że ja już swoje powiedziałam, a warto przekazać te słowa od Moniki. Monika nic nadzwyczajnego nie powiedziała. Powiedziała, że z całego serca wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Ona dzisiaj rozpoczyna swoją walkę kolejną. Od dzisiaj kolejna chemia, więc przeszczep jakby przesuwa się w czasie, ale bardzo jest umotywowana i bardzo silna tym, że tyle osób dzisiaj o niej myśli i tyle osób oddaje, zapisuje się do banku. Szanowni Państwo, genotyp ludzki jest tak różny, że wszyscy, którzy chorują, a chorują dzieci, choruje młodzież, chorują dorośli, mają niezwykle małe szanse na to, żeby znaleźć tego bliźniaka genetycznego. To jest jak 1 do 20 tysięcy przy takim genotypie zwykłym, że tak powiem, przy specyficznym to jest 1 do kilku milionów. Bardzo duża grupa dawców, jest ponad 1 400 000 w Polsce, natomiast niezwykle istotne jest, żeby się codziennie, przy każdej możliwej okazji kolejni dawcy zapisywali, dlatego że chorych jest coraz więcej. Coraz więcej tych przeszczepów się odbywa, drodzy Państwo, tych przeszczepów zarówno jak z talerza kości biodrowej, jak i z komórek macierzystych. Zachęcam Państwa, ja byłam tym dawcą. Udało nam się 7 lat spokojnie żyć i cieszyć się zdrowiem Moniki. Natomiast w tej chwili już mogę Państwu powiedzieć, że Monika ma bardzo rzadki pewien gen, który mutuje i dlatego choroba powróciła. Nie dlatego, że przeszczep się nie udał. Przeszczep się udał, natomiast choroba po prostu zaatakowała drugi raz. Zachęcam serdecznie. Drodzy Państwo, mnie to kosztowało jeden raz wizyta w klinice i jak zostałam zakwalifikowana, pojechałam 2-3 godziny, tak jak już to wcześniej mówiłam, człowiek się czuje chwilkę, troszkę może w jakiś sposób słabszy, ale po godzinie, po dwóch godzinach dochodzi do siebie. Tak, pobranie krwi trwa to troszeczkę dłużej. Natomiast euforia i to, co się dzieje w człowieka głowie, że oddaje komuś życie, jest nieprawdopodobnie ważne. Dlatego zachęcam, bądźcie z nami, zapisujcie się. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytanie, to ja bardzo chętnie w kuluarach opowiem już tak szczegółowo, jak wyglądał ten przeszczep. Dziękuję Państwu, dziękuję Asi, dziękuję Markowi. Myślę, że dzisiaj jest wielkie święto dawców.